Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Oskar, a to jest krótki odcinek o moim programie do nagrywania Action wersji 1.3.1.3.0. Muszę powiedzieć, że program jest bardzo prosty w obsłudze. Ja korzystam z jednej, jedynej tylko funkcji F9, nagrywaj, F9, przestań nagrywać. Ja oczywiście mikrofon posiadam, mam do słuchawek dołączony, ale niestety nie umiem go uruchomić. I muszę powiedzieć, że program jest naprawdę łatwy, fajny, polecam. Ja ten program kupiłem za 9 dych, trochę to drogo, ale naprawdę się opłaca program kupić, ja jestem bardzo z niego zadowolona. Jak widzicie, to moje wszystkie odcinki są z OMSI2, symulator autobusów i tramwaju. Oczywiście w ustawieniach możemy sobie ustawić, na przykład ukryć okno przed rozpoczęciem nagrywania pulpitu, nagrywać kursor myszy, na przykład tryb nie nagrywaj, na przykład nie wiem, takie różne urządzenie audio, ustawienie domyślne, poziom głośności, nie nagrywaj HUD w grach i aplikacjach. Używaj tam sprzętowej wideo, eksportuj kursor myszy. Tutaj mamy także ustawienia, wszystko co jest napisane. Jak widzicie, program w ogóle nie jest taki trudny do obsługi. Nawet skomplikowanie nie ogląda. Ja mam klatki 50, nagrywam w 60 czy 50 FPS-ach. W 50 FPS-ach nagrywam. No, oglądam w 50 fps, rozmiar wideo 480p, format pliku AVI. Nagrywam także dźwięk systemowy, pozwalam na nagrywanie dźwięku wokalnego. Oczywiście długość nagrania to godzina 46 i ja akurat sobie zrobiłem tutaj też na długość nagrania. Gdzie to było? Ale że chyba maksymalnie mogę nakręcać 99 minut, czyli godzina i 49 minut, o ile dobrze obliczyłem. No i z programu jestem zadowolony. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, taki krótki, do informacji o programie do nagrywania. Jeśli tak, postawcie ocenę. Do zobaczenia. A dotyczący do serii symulator autobusów i tramwajów, możecie się jutro spodziewać odcinka. Jutro prawdopodobnie tą serię zakończę i zacznę nową serię Bus Simulator 16, około 2 odcinki z tego będzie. A więc to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia, cześć!